Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Ten vlog, który teraz publikuję, wydaje się, że on nic nie wnosi, ale jednak wnosi bardzo dużo. Po pierwsze, Patryk przesiadł się z analoga na cyfrę, to jest krok milowy w jego wykonaniu. I się bardzo cieszę, bo młody chłopak i ma możliwość latania już na goglach DJI. Super sprawa. Po drugie, testowałem tutaj dwie kamery, 10 i 11. Byłem ciekawy, jak Hero wypada i mogę powiedzieć tak, no nie ma się co czarować. 10 wystarczy, tym bardziej, że ona jest naprawdę w niezłych cenach, już za 1300 używki na Aliexie. Jak najbardziej wystarczy ta kamera. Lepiej sobie kupić filtry, ja mam Freewella, tutaj latałem bodajże z filtrem ND16. Ale też nie o tym. Główny akcent też położyłem na akumulatory i staram się uzyskać, słuchajcie, taki sweet spot, żeby mieć jak najmniejsze te akumulatory i jak najlżejsze. I tutaj testowałem 1050 statu i 850 mAh 4S. Bardzo fajna sprawa. To, o czym wam chciałem jeszcze powiedzieć, postaram się skonstruować Nazgula, czy tak go odchudzić, żeby był jak najlżejszy, czyli rozebraną Vistę, Naked GoPro 10 dla lotów Cinematic, plus do tego może zredukuję te wydruki z TPU i całkiem możliwe jest, żebyśmy osiągnęli wtedy masę poniżej 500 gramów, to byłaby naprawdę petarda, jeżeli chodzi o stosunek masy do mocy tego drona. Zapraszam was na ten epizod. Let's go! Słuchajcie, dzisiaj mamy fantastyczne warunki. Przyjechałem nad rzekę, żeby zrobić trening. Będziemy latali dwa pakiety tylko, nie za dużo, ale wystarczy. To jest fajna miejscówka. Później się umówiłem z Patrykiem i mam z nim polatać jego Nazgulem też, którego przerobiłem na cyfrę, tak? Tego Nazgula, nie Patryka. W każdym razie znalazłem bardzo fajny fragment. Też jestem nad rzeką, ale dzisiaj jest jeszcze lepiej. To co zrobimy, to dwa szybkie loty. Jeden zrobię na Hero 10, drugi na 11. Spróbuję fajnie poustawiać. Zrobimy rozpoznawcze loty. Ja tutaj chodziłem sobie. Jest dużo takich rachitycznych drzew, bo tutaj grasują bobry. Tak z 15 minut. Później chciałem się spotkać z Patrykiem. O, jest ładny widok w goglach. Mam super ekspozycję. Mam filtr do Air Unitu. To wygląda naprawdę świetnie. Dobra, zobaczmy. Polecimy sobie delikatnie nad rzeką, rozpoznamy ten teren. Na razie to wygląda świetnie po prostu. Jest trochę gałązek, których nie widać. Ja tędy chodziłem. Mniej więcej z 15 minut chodziłem. Polecę teraz kawałek za nami. I część gałązek oczyściłem. Jest rewelacja, jeżeli chodzi o to, co my tu mamy. Na drugi brzeg się tak łatwo nie jest przedostać, ale tu są te miejsca, gdzie bobry szaleją. Na przykład takie jak to, nie? Teraz sobie rozpracujemy, co tutaj jest. Czyściłem między innymi ten przelot, żeby można było fajnie polatać pod konarami. I też mam taką miejscówkę, że wyczyściłem to, nie? Super jest. Dobra. 15.1 na tym pakiecie, to jest 10.50, czyli 1050 mAh. Teraz możecie sobie zobaczyć, jak my tutaj z Leonem stoimy. W tej chwili jesteśmy tak. Mam nawet ustawienia manualne, jeżeli chodzi o mój DJI Air Unit, ale ładne jest światło, wreszcie się zrobiło bardzo konkretnie. To jest super. Bardzo mi się podoba. Ten fragment nie jest dla mnie taki super opanowany, ale możemy zobaczyć, co tu jest. Dobra, tu mamy bardzo fajne zakątki. Sporo drzew. Tu jest dosyć ciasno. Te bobry już przycięły tyle drzew, kurczę. Rewelacja, bardzo dobre światło jest. Spokojne loty robię. Nie znam dobrze tego terenu. Nie wiem nawet, czy to nie jest mokro. Wrócimy sobie nad rzeczkę. Tu jest jeszcze jakaś linia. Trzeba na nią troszkę uważać. Ale lata się tutaj zacnie. Naprawdę.
bardzo fajne loty. Pod światło Air Unit nie jest najlepsze, ale ze światłem jest gitarka. Czyli najlepiej, żebyśmy mieli z góry oświetlenie, tak jak na południu. Hmm? Tu jest ekstra. Troszkę za dużą prędkością wszedłem. Z tej strony muszę sobie inaczej kamerkę odchylić. Tak, zdecydowanie. Jest fantastycznie. 14,4. Tak, jak się zastosuje filtry, to nie ma przepałów. Gorzej w cieniach z tym Air Unitem, ale ogólnie jest bardzo dobrze. Ze światłem, tak jak teraz lecę, widzę wszystkie gałęzie idealnie. No tej akurat może nie widziałem, bo już mi bardzo w cień uciekła. Teraz krążenie tu nisko. Jestem tu dość blisko. 14,1 mam w tej chwili napięcie. Zaraz będziemy kończyć ten przelot. Także jest gitara. To, co mogę wam pokazać, to jest jeszcze jakiś dive lekki. I będziemy lądować. Żeby nie skasować tego akumulatora. No poszło elegancko. Naprawdę, bardzo sympatyczny lot. To była Hero 10. Ustawienie, jakie miałem, to jest 4K w 50 klatkach. W bez stabilizacji. Kolor dzisiaj jest neutralny. 0,01 sekundy. Filtr jest ND16. Idzie Patryk. Tak. Tak, żeby promienie bezpośrednio nie padały ci, wiesz? Trzeba uważać tutaj. U mnie jest tak, że LRS trzeba włączyć dwa razy. Aha. Że podpina się i spina, wiesz? Tak, bo no za pierwszym się nie łączy. Coś ty. No. Widziałeś Leonku? Tak, mam skonfigurowany. No ale nie wchodź w kadr. Gdzie ty biegasz? Ruszaj, Patryks. Nowej przesiadki z analoga na cyfrę. To jest, że jak dodaje się lekko gazu, tak lekko. Tak. To czuć input laga. Dawaj jeszcze raz, Patryk. Mam pakiet 850 mAh, czyli stosunkowo mały, ale dzięki temu mam niewielką masę. To, co można tutaj osiągnąć, oczywiście latając. To jest dopięcie rozebranego GoPro do Nazgula, tylko przy lotach cinematic, takich pewniejszych. To byłoby też świetne. Ale idzie pięknie, jest cichutki. Nie jest... Powiem ci, że OSD mi się nawet wczytało. Tak? No. No to super. To zwykłe z Beta Flighta. Nie żartuj. No serio. Dobra, to zrobimy tak, że ja cię pogonię trochę. Okej. Okay. No ja nie mam za dużo baterii, najwyżej ją zaraz zmienię. Natomiast to, co chciałem zrobić, to sprawdzić. Wiesz, na jakim jesteśmy etapie, jeżeli chodzi o ten akumulator. W tej chwili lecę minutę. Ale dawaj, jak jesteś gotowy, to startuj. No chyba, że poczekasz na mnie, jak wymienię, bo mam 14,7 w tej chwili, więc 2 minuty możesz poczekać.
pod słońce tak dobrze nie widzę w Arionicie, ale ze słońcem jest rewelacja. Jeszcze jedna rundka tu i wracam. Pięknie jest. Jak na razie wszystko git wygląda. Tak? No, zobaczę. Już polatamy razem, Patryk. Jakbyś mógł zmierzyć, w plecaku mam takie ciemne pakiety statu 1500 w tym czarnym plecaku tuż przy mnie. Jakbyś mi mógł zmierzyć, jakie one mają mniej więcej napięcia, dobra? Bo któryś z nich wybiorę do lotów z tobą. Lecę 3 minuty na tym małym pakiecie, wiesz? Bez GoPro to by można było z 5 minut polatać. Ja go kupiłem niedawno. Bardzo ładnie idzie ten nazgulek. Wracam, Patryks. Wiesz? Dobra, ten halej na razie sprawdzę. Tak, te dwa są zgodne. Jakie? Zdatne. Tak? A tatu nie znalazłem. Nie, nie, bo nie ma już. No, to tu masz już. Gra. No Patryk zadowolony. Pierwszy raz na swoich goglach i na wiście. Ekstan, to witamy w świecie cyfrowego FPV. Witamy. Po wielkich, wielkich staraniach, po przejściu długiej drogi. Z analogiem. Po ilu kraszach, nerwach. No. Wreszcie jest cyfra. Wreszcie cyfra.